Wyjątkowym ludziom. No dobra, ale zostawmy, może, aferę podkarpacką. Co jeszcze tam piszczy w tej książce? Bo dla mnie to jest, siedzę jak na szpilkach, nie mogę się doczekać. No, tematów, tematów jest bardzo dużo. Wspomnieliśmy pana Ernesta Bejde, który był szefem CBA, był szefem Wojciecha Janika. Ernest Bejda to jest postać niezwykła. Nazywano go trzecim muszkieterem obok Mariusza Kamińskiego i Wojciecha Janika. Bejda w latach 2013-2014, kiedy już nie był w CBA, ale miał tam ciągle kolegów, dostał od Jarosława Kaczyńskiego takie specjalne zadanie polegające na tym, żeby sprawdzić Marka Falente, który przyniósł do kierownictwa PIS swoje nagrania. Z restauracji Sowa i Przyjaciele. Nagrania, dzięki którym PiS później mógł obalić rządy Platformy Obywatelskiej, no bo ta publikacja tych nagrań się przyczyniła do zwycięstwa wyborczego PiS w 2015 roku. No i Bejda razem z kolegami no musiał stwierdzić, że falenta jest związany z Rosją, bo no falenta tego nijak nie ukrywał. Sprzedawał rosyjski węgiel. Wszedł jako inwestor do spółki składy węgla, importującej rosyjski węgiel, pod firmą swojej własnej cypryjskiej spółki, która się nazywała Falesta Investment Limited, więc jakby tu no nie można było tego nie zauważyć, ale mimo to, a może właśnie dlatego, oni uznali, że Falenta to swój człowiek, ruski człowiek, można mu zaufać, można z nim przekręty robić, i, yy, i posłużyli się tymi taśmami z wielkim dla siebie pożytkiem. I miała w 2020 roku miała miejsce taka dziwna sytuacja, bo w 2020 roku ja przesłuchiwałem falentę na sali sądowej, ponieważ wezwałem go na świadka w sprawie cywilnej, którą mi wytoczył pewien milioner związany z Rosją, pan Lisiecki, Michał Lisiecki, właściciel tygodników Prosti do Rzeczy, które opublikowały zawartość. Tych ruskich taśm Falenty. I ja wezwałem Falentę na świadka, i w dniu, w którym Falentę przywieźli strażnicy więzienni do sądu, bo jeszcze był wtedy więźniem. Wprowadzili go na salę sądową, na salę sądową również, małą salkę, bo tam nie było publiczności, nikt się nie interesował tą rozprawą. Ja starałem się zainteresować media. Uwaga, będzie Falenta na sali sądowej, będzie pytany o związki z Rosją, a wszyscy udawali, że nic się nie dzieje, że nie słyszą, co, co mówię. Więc sala była właściwie pusta. Sędzia, pan, e, e, pełnomocnik pana Lisieckiego, ja i mój adwokat, Marek Falenta wprowadzony przez strażników, i nagle na tę salę wchodzi Ernest Bejda. I staję sobie i patrzę. Nie do wiary. Coś I, takiego. No, mój adwokat, mecenas Maciej Lach, którego serdecznie pozdrawiam, mówi do mnie: Bejda, a potem mówi do Bejdy, że pan chyba pomylił salę. Sędzia się uśmiecha i też mówi coś podobnego. Bejda patrzy po nas. Eee... Ja, ja mówię do niego, widzę, że rozprawa się dzisiaj spotkała jednak z szerokim zainteresowaniem. On się nie uśmiecha, patrzy tylko na falentę i w końcu tak, mówi: Przepraszam, pomyliłem się, wychodzi. No najwyraźniej on tam przyszedł po to, żeby Marek falenta wiedział, że wielki brat patrzy i że wielki brat się cały czas interesuje tym, jak falenta będzie zeznawał. W związku z tym falenta zeznawał w sposób bardzo ciekawy, bo zażądaliśmy przyrzeczenia, żeby złożył przyrzeczenie mówienia prawdy. No, ale on zresztą jako człowiek obyty z sądami wiedział, że nie może kłamać co do faktów, więc kiedy go pytaliśmy o fakty, o jego związki z Rosją, to, no to przyznał się do bardzo wielu rzeczy. Przyznał się, że tuż przed wybuchem afery taśmowej był w Rosji u swoich rosyjskich sponsorów, no takich trzeba nazwać, bo mu dawali węgiel na kredyt, ale powiedział, że nic nie pamięta z tej wizyty. Bo tak się dobrze z nimi bawił, że nic nie pamięta. Co było na Syberii, zostaje na Syberii, bo, ona, bo on aż na Syberię pojechał po ten węgiel. Tam jest firma wydobywcza KTK, która jest związana z ludźmi Kremla i rosyjskiego MSW, i ona właśnie dawała falencie węgiel na kredyt. Powiedział dużo rzeczy o swoich związkach z Rosją, powiedział dużo rzeczy o swoich związkach z PiS, właściwie nie powiedział, ale ale powiedział, chociaż nie powiedział, bo kiedy go pytaliśmy o jego związki i kontakty z Jarosławem Kaczyńskim, to on odpowiadał, że uchyla się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na możliwą odpowiedzialność karną, która by go spotkała, albo dużą stratę finansową, gdyby się przyznał do swoich związków z Jarosławem Kaczyńskim. E, e, powiedział dużo ciekawych rzeczy co do faktów, ale jak się go, zadawało mu się pytanie nie o konkretne fakty, tylko ogólnie, czy afera taśmowa ma związek z Rosją, to odpowiadał: Nie, nie, afera taśmowa nie ma żadnego związku z Rosją. Aferę taśmową zrobiła platforma obywatelska. To jest oczywiście absurdem, no bo platforma obywatelska gdyby to zrobiła, to strasznie by sobie tą aferą taśmową zaszkodziła, no ale tu jakby falencie to nie przeszkadzało więc tam gdzie można było powiedzieć, że wypowiada swoje opinie, to kłamał w żywe oczy ale co do faktów yy, mówił prawdę, no bo yy, albo a, a przynajmniej nie kłamał bo wiedział, że może go za to spotkać yy, odpowiedzialność i ja się zastanawiam na ile właśnie on stanął w takim dziwnym szpagacie, bo zobaczył Ernesta, Ernesta Bejdę na początku rozprawy. No, ale to jest nie jedyna ciekawa okoliczność dotycząca Ernesta Bejdy. Ernest Bejda miał dwie kancelarie prawne e, i e, e, w jednej z tych kancelarii był wspólnikiem razem z Barbarą Kierepką, obecną żoną Mariusza Kamińskiego. I kiedy Bejda poszedł do CBA, kiedy PiS doszedł do władzy za pierwszym razem i Kamiński stał się oficjalnie szefem Bejdy w CBA, to pan Bejda wyszedł ze spółki jako wspólnik, na swoje miejsce wstawił siostrę, ale pozostał w Radzie Nadzorczej tej kancelarii prawnej, tej prywatnej spółki, no bo kancelaria prawna jest prywatną spółką, razem z Barbarą Kierepką, ukochaną swojego szefa i razem ze swoją siostrą. I to są ludzie, którzy mieli walczyć z korupcją i nepotyzmem. Miał też drugą kancelarię prawną, razem z niejaką Joanną Maćkowiak, która później, wspólniczka Bejdy, została szefową Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii premiera, e, zarządu w PIS, a dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego monitoruje służby specjalne, czyli pana Bejdy z ramienia premiera monitorowała jego prywatna wspólniczka. E, I ci ludzie mieli walczyć z korupcją i Nepotyzmem. Ale są jeszcze rzeczy jeszcze ciekawsze. Bo żona pana Bejdy pracowała przez długie lata w międzynarodowej korporacji UCMS, która powstała na Węgrzech i odnosiła wielkie sukcesy w Rosji. I ona tam pracowała, kiedy ta firma zarabiała miliony w Rosji. I ona tam pracowała, kiedy tą firmą kierował bułgarski menedżer o nazwisku Stojczew, powiązany z rosyjskim państwowym, czyli kremlowskim Zbierbankiem. No, powiem szczerze, że trochę mi szczęka opadła. No właśnie. Wiesz co, słucham takich rzeczy absolutnie, jak zawsze wiem, że, że wszystko jest sprawdzone i mam 100% zaufania do tego, co mówisz, ale przecież to brzmi po prostu niewiarygodnie, że Osoby w czasach PiS, które odpowiadały za bezpieczeństwo państwa, osoby ze samych szczytów władzy pozwalały sobie na tego typu rzeczy. To brzmi po prostu jak dobry, sensacyjny scenariusz filmu szpiegowskiego. No, no trudno to inaczej nazwać. Oni żerowali na naszej naiwności, na naszym lenistwie. Nam się po prostu nie chciało wierzyć, że takie rzeczy można robić, że można tak kłamać, że można zdradzać swój kraj w ten sposób. I oni to wykorzystywali. No, ich hasłem było śmierć frajerom, a drugim ich hasłem, do którego oczywiście nigdy się nie będą przyznawać, ale drugie ich hasło to jest precz z Polską. Oni deptali przez cały czas polską rację stanu która no jak wiadomo Polska nie przetrwa w konfrontacji z Rosją bez Unii Europejskiej i bez NATO, a oni rozbijali Unię Europejską i popierali i nadal popierają Donalda Trumpa, który chce zlikwidować NATO i oddać pół Ukrainy Rosji. E, więc są po prostu zdrajcami i jeśli chodzi o służby specjalne, to dowody tej zdrady są oczywiste. Oni zlikwidowali 11 delegatur, czyli jednostek terenowych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli kontrwywiadu w najważniejszych miastach. Włącznie z takim miastem jak Rzeszów, który, jak wiadomo, jest kluczowy w tej chwili, jest ele kluczowym elementem zaplecza dla walczącej Ukrainy. Tam są Amerykanie, tam są amerykańskie. Y Siły zbrojne i jasne jest, że nie tylko kontrwywiad wojskowy, także kontrwywiad cywilny powinien się interesować, no bo przecież tam są realizowane wrogie cele wywiadowcze, nie tylko jeśli chodzi o wojsko, ale także o całą otoczkę cywilną, o całe, o to, całe, całe to miasto, całe, całe miasto Rzeszów w tej chwili jest niezwykle ważne dla Rosjan i penetrują je na, na wszystkie sposoby. To są, to są, rzeczy, to są rzeczy, które zapierają, zapierają dech w piersiach. To są, to, są, to są, rzeczy, no nie wiem, znaczy, no, to, są, to są rzeczy, za które oni powinni odpowiedzieć przed sądem. No dobrze, a powiedz że... mi, czy przez te 8 lat niszczenia polskich służb, ktokolwiek się opierał w, w służbach, ktoś próbował się przeciwstawić, no. Ja wiem, że generał Pytel udzielił bardzo wstrząsającego wywiadu, ale on był poza służbami. A czy ktoś z ówcześnie sprawujących funkcje w służbach ośmielił się przeciwstawić, dyskutować z tym, czy po prostu wszyscy położyli uszy po sobie i, i, i udawali, że nic się nie dzieje? No, na szczęście żadna czystka nigdy nie udaje się do końca. Kiedy pisowcy przejęli służby specjalne, to zaczęli je czyścić z patriotycznych oficerów, ale to się do końca nie udało również tym razem. I e, dla mnie tutaj ciekawym przykładem jest sprawa Pawła Rupcowa, czyli pa Pablo Gonzalesa, który co najmniej od 2019 roku działał sobie w Polsce bez większych przeszkód, a to bardzo niebezpieczny człowiek. Który no wiele wskazuje na to, że nie tylko szpiegował, ale też werbował szpiegów, werbował dywersantów, być może i takich, co nam tutaj teraz podpalają, magazyny, sklepy, składy. I tam się wydarzyło, tam doszło do takiej sytuacji, że jakby no pisowców ten, o ile wiemy w ogóle, ten Paweł Rupców nie interesował, dopóki zachodni, Sojusznicy, Brytyjczycy, prawdopodobnie działający w porozumieniu z Amerykanami. Dopóki Brytyjczycy nie ostrzegli e, pisowskich służb, że mają u siebie, że mamy w Polsce takiego rupcowa, który jest niebezpieczny, Amerykanie bardzo się rupcowem interesowali. I e, pisowcy, prawdopodobnie, żeby utrzymać tę fikcję, że swojej rzekomej przyjaźni z Amerykanami, Musieli wtedy coś z tym Rupcowem zrobić. I można z niektórych przecieków, a przede wszystkim też z obserwacji pewnych ruchów, wnioskować, że doszło do właśnie jakiegoś takiego małego buntu w tej sprawie, czy też do takiej małej wewnętrznej wojny w ABW. No bo byli oficerowie, którzy chcieli Rupcowa obserwować, przewerbować, a jak się nie da, to aresztować. I w końcu go aresztowali, bo bali się, że inni oficerowie będą cały czas na rupcowa patrzeć przed, przez, przez palce, że niby tam jakieś pozorne działania operacyjne będą, żeby można było mówić Amerykanom tak, tak robimy coś robimy z tym róbcowem. Ale ten rupców będzie, będzie chroniony. I nawet po aresztowaniu działy się rzeczy bardzo dziwne, które opisuje w tej książce. O przyszedł o cór, czy kotka? To dziewczynka Sisi. Sisi. Tak, jak cesarzowa austriacka, śliczna jest. Tak, tak. Sisi to była Elżbieta, austriacka żona Franza Józefa, którego część Polski do dzisiaj miło wspomina, cesarza austriackiego. Wracając już od e, cesarstwa austriackiego do Imperium Kremla i do pana Rupcowa, to e, on. E, jakby to powiedzieć, pozyskał sobie w Polsce narzeczoną dziennikarkę, skądinąd dobrą dziennikarkę, osobę bardzo inteligentną, profesjonalną, którą już w 2019 roku zabrał na wycieczkę do Moskwy, a stamtąd do Syrii, bo to, to była wycieczka organizowana przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony do Syrii, po to, żeby pokazać dziennikarzom. Jakie, jakąż to dobroczynną rolę pełni rosyjska armia w Syrii. I ona się zgodziła na tę wycieczkę pojechać, na wycieczkę prowadzoną przez rzecznika prasowego rosyjskiego Ministerstwa Obrony. I to już był ten moment, w którym służby PiS no powinny, powinna im się czerwona lampka zapalić. Co to za hiszpański dziennikarz który razem z polską dziennikarką chce miodowy miesiąc spędzać w Syrii wśród sołdatów Putina, lecąc tam przez Moskwę i wracając przez Moskwę. Tym bardziej, że pan Rubcow Gonzales wcześniej też publikował materiały o treści jawnie prokremlowskiej. On nie był takim szpiegiem doskonale ukrytym. On był raczej takim kamikaze, który dokonuje niezwykłych rzeczy w sposób bezczelny, nie kryjąc się z tym zbytnio, bo niestety wiedział, że w Polsce nie musi się kryć. Bo tu były służby PIS, które patrzyły na niego przez palce. I ta partnerka pana Rupcowa nawet po tym, jak yy, yy, Ziobrowska prokuratura pod naciskiem Amerykanów, tak jak wiemy, oskarżyła partnerkę pana Rupcowa. O pomocnictwo w szpiegostwie. Ona nadal była zapraszana przez pisowców i wpuszczana do gmachów urzędowych, udzielano jej wywiadów, chodziła sobie po budynkach rządowych, państwowych bez problemu. Pozwolono nawet w 2023 roku, dopuszczono do tego, nie ostrzeżono najwyraźniej, chyba naszych sojuszników żeby ona pojechała, nie tylko pojechała na szczyt NATO w Wilnie, ale rozmawiała też z Rustamem Liubajewem, szefem litewskiej służby Straży Granicznej, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo tego szczytu. I, i ja rozumiem, że wiele rzeczy można było tolerować ze względów operacyjnych. Bo chciano panią popatrzeć, co pani partnerka pana Rupcowa będzie robić. Choć moim zdaniem to byłoby głupie, no bo osoba, która ma oficjalnie jest podejrzana o pomocnictwo w szpiegostwie, to raczej nie będzie nigdzie podkładać podsłuchów, raczej się będzie bardzo pilnować. Więc tutaj takie, to, to nie ma większego sensu taka opowieść, że wpuszczali ją pisowcy do ministerstw, żeby zobaczyć, co spróbuje wyszpiegować. To Kaczyński próbuje taką. Wersję nam tutaj lansować. Ona nie ma większego sensu, jak powiedziałem, a zupełnie nie ma sensu w przypadku tym litewskim, przynajmniej o ile wiem i o ile to rozumiem, bo to, że ona mogła się spotkać z człowiekiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo szczytu NATO publicznie, no to jest taka podobna kompromitacja do tej, jaką było to, że oskarżony o szpiegostwo na rzecz Mateusz Piskorski publicznie tłumaczył spotkanie Agaty Dudy z ukraińskimi uchodźczyniami. Takie rzeczy kompromitują państwo, kompromitują służby. No robią straszną szkodę służbom, no bo kiedy do czegoś takiego coś takiego się dzieje i ludzie na świecie mówią sobie: aha, polskie służby do czegoś takiego dopuściły, no to później sojusznicy mniej chętnie współpracują z takimi służbami, no bo się boją ich niekompetencji albo nawet złej woli. Potencjalni informatorzy mniej chętnie informują. To są rzeczy które no niszczą wizerunek i dla mnie to jest zupełnie nie, niezrozumiałe jak, jak to się stało, że do tego dopuszczono ja się Czyli... pocieszam nad, nadzieją, że być może stała za tym jakaś kombinacja którą, o której nie wiemy i, i że pilnowali tego wszystkiego Amerykanie Oby zawsze, tak można, zawsze można tak podejrzewać. Chociaż wiesz co, no, jakaż to może być kombinacja, jeżeli mamy ruskiego szpiega, udającego hiszpańskiego dziennikarza, który zaprzyjaźnia się z polską dziennikarką i wpychają na salony no to co jeszcze tu można wykombinować bo można próbować ją przewerbować oczywiście, ale zdaje się, że do tego nie doszło, bo jakby do tego doszło to osoba by była no nie byłaby w kręgu podejrzeń żadnych prawda? No służby Więc, są pełne tajemnic, ale raczej oczywiście. nic nie wskazuje na to, żeby ją przewerbowano a wiesz co, jak pani, jesteśmy to na, na tych tropach jeszcze jedną rzecz jak PiS stracił władzę to przychylność dla tej pani się nie skończyła kiedy pisowcy próbowali okupować siedzibę telewizji polskiej, żeby nie wpuścić tam demokraty, przedstawicieli demokratycznych władz, to pisowski propagandzista Samuel Pereira zaprosił tę panią, żeby dołączyła tam do protestujących i relacjonowała, jak to oni protestują od środka. No proszę.